zabaw, bawiliśmy się. Ogólnie te kopanie były fajne, wszystko było tu fajne. Czy wakacje w mieście są potrzebne, czy taka oferta jest potrzebna? Myślę, że najlepiej świadczy o tym frekwencja. Mamy w tym momencie już 200 dzieciaków zapisanych na nasze zajęcia, na codzienne zajęcia świetlicowe, wakacyjne, więc myślę, że jest taka potrzeba. Faktycznie od godziny 9 do godziny 14 można przyjść, można dziecko zostawić pod opieką. Dziecko nie tylko spędza wakacje, ale przede wszystkim się uczy i to uczy przez zabawę, więc myślę, że jest to najfajniejsza forma. Mamy dużo podopiecznych też spoza miasta. Przyjeżdżają także z zagranicy na odwiedziny do babci i tak dalej, więc generalnie poznają się, wymieniają się kontaktami, zawiązują się przyjaźnie. Więc myślę, że to jest taka wartość dodana do tej całości. No oprócz tego dzieci też patrzą trochę na Sanok, na okolice, trochę innym spojrzeniem, bo na co dzień chodzą, wiadomo, znają Sanok, ale poznają pracę szewca, poznają pracę ślusarza, byli u pana burmistrza, więc generalnie rozpoznają różne aspekty życia, których na co dzień po prostu nie widać. Myślę, że dzięki temu też się fajnie uczą i spędzają czas inaczej. Na pewno nie przed komputerem, na pewno w ruchu, na pewno w zabawie i na pewno w jakimś takim wspólnym towarzystwie, co mam nadzieję będzie też dla nich procentowało na przyszłość jakimiś fajnymi, długimi przyjaźniami. Myślę, że to jest super inicjatywa. Dzieciaki mają świetnie zorganizowany czas. Nie nudzą się w domu. Czasami trzeba przyznać, że w dzisiejszych czasach, kiedy jest mnóstwo propozycji z internetu, mnóstwo gier, to takie zabawy dla dzieciaków i tak przygotowana propozycja jest naprawdę bardzo cenna dla rodziców. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Kubuś chodzi już drugi tydzień. Zapisaliśmy go na cały okres tutaj, na te 5 tygodni i każdego dnia przynosi nowe wrażenia, nowych kolegów poznaje. Jest bardzo zadowolony i my również. Także bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że takie inicjatywy będą wspierane przez tutaj nasze lokalne władze. Wakacyjny niecodziennik organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury to taka inicjatywa, która trwa już od kilku lat. I rodzice, i dzieci przyzwyczaili się do tego i bardzo, bardzo chętnie korzystają z naszej oferty. Pierwsze telefony o wolne miejsca na wakacje mamy już w okolicach lutego. W tym roku trochę dłużej musieliśmy poczekać, by zapisywać dzieci ze względów na trudną sytuację w MDK, ale udało się, wakacyjny niecodziennik funkcjonuje, jest i cieszy się ogromną popularnością wśród dzieciaków. Mamy duże grupy, teraz jest gdzieś 45 dzieciaków, które przychodzą do nas o godzinie 9, rozstajemy się o godzinie 14. A cały dzień to codziennie coś nowego. Bardzo nam zależy na tym, by dzieciaki poznały okolice, swoje miasto, a najbardziej nam zależy na tym, by świetnie odpoczyły w gronie swoich rówieśników. Zależy nam na tym, by dzieci miały czas, by poznać nowe dzieci z innych szkół, z innych miast, bo oprócz dzieci z Sanoka są też dzieciaki z Warszawy, z Krakowa, w ogóle z całej Polski lub z zagranicy, które wakacje spędzają u swojej rodziny w naszym mieście. I bardzo im zależy na tym, by poznać dzieci tu w Sanoku, a dzieci z zagranicy, rodzicom zależy bardzo na tym, by podszkoliły się w języku polskim. I to też jest bardzo ważne i fajne, że jest takie miejsce, gdzie te dzieci mogą spotkać się z rówieśnikami.
Chciałam podziękować wszystkim tutaj paniom za opiekę nad moją córką przez ostatnie 2 tygodnie. Z uśmiechem na twarzy chodziła na zajęcia, więc uważam, że wszystkie dzieci miło spędzały tutaj czas. Chcemy w tym momencie bardzo serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, wszystkim naszym ofiarodawcom, dzięki którym możliwa jest realizacja tych zadań na wakacjach. Myślę tutaj o panu burmistrzu, jego służbach, które zasiliły nas z programu profilaktyki antyalkoholowej. Myślę tutaj oczywiście o naszych górnikach, czyli przedsiębiorstwo górnictwa nafty i gazu w Sanoku oraz bankowi spółdzielczemu Sanockiemu, bo dzięki waszemu wsparciu te wakacje mogliśmy w ogóle zrealizować. Także dziękujemy wszystkim opiekunom, wszystkim rodzicom, dziadkom, a przede wszystkim naszym wychowankom, że zaufali nam, że wspierają nas także dobrym słowem i jest to dla nas naprawdę taka oznaka dużego zaufania, zobowiązania, ale też ogromnej satysfakcji.